Adopcja bywa dla niektórych psów ostatnią szansą na normalne życie. Niestety wciąż bardzo wiele czworonogów jest porzucanych. Zdjęcie, które obiegło internet, pokazuje, jak czuje się pies czekający na nowy dom. Adopcja porzuconych psów to z pewnością bardzo szlachetny gest. Cała masa czworonogów wciąż czeka na nowy kochający dom, w którym będą mogły w końcu być szczęśliwe. Niestety do schronisk nadal trafia ogromna ilość bezdomnych zwierzaków. Do internetu trafiło zdjęcie, które doskonale obrazuje cierpienie spowodowane porzuceniem. Oczekiwanie, aż nadejdzie upragniona adopcja. Wiele psów oczekuje, aż adopcja będzie dotyczyła także ich. Nie ma wątpliwości, że pies wzgardzony przez właściciela przeżywa istny koszmar. Z ciepłego, kochającego domu nagle ląduje w zimnym i niebezpiecznym świecie. Niefortunnie nie każdy pies może liczyć na przygarnięcie przez nowego właściciela. Niektóre z nich nigdy się tego nie doczekają. Umrą przepełnione smutkiem i samotnością. Zdjęcie, które podbiło internet, doskonale pokazuje smutek, jaki odczuwa pies przechodzący przez taki dramat. Słowa są zbędne, wystarczy spojrzeć na jego oczy. Taki los niestety spotyka wiele czworonogów. Mimo fachowej opieki i troski pracowników schronisk, tylko adopcja może wypełnić pustkę w sercu porzuconego zwierzęcia. Pies wzgardzony przez właściciela przeżył dramat mimo tego, że temat porzucania psów jest często poruszany w opinii publicznej, nie przyczynia się to do eliminacji tego typu zachowań. Wiele osób nadal zapomina, że pies nie jest zabawką, którą można po prostu wyrzucić. Bezmyślność przepleciona z bestialstwem może trwale wpłynąć na psychikę wzgardzonego czworonoga. Niestety niektórym jest to absolutnie obojętne. Adopcja często jest jedyną możliwością na to, żeby pies ze schroniska zaznał normalności. Tysiąclecia spędzone u boku człowieka sprawiają, że te zwierzęta czują się pośród nas jak we własnym stadzie. Jest to niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju psychiki psa. Pozbawione swojej rodzinnej grupy czworonogi mogą czuć się wykluczone. Zdjęcie, które zaraz zobaczycie, doskonale obrazuje emocje, jakie przeżywają skrzywdzone psy. Dzisiaj grzeje, 1. Na co naprawdę zmarł Paweł Królikowski? Długo wszyscy byli w błędzie, prawdziwa przyczyna była koszmarna. 2. Prowadzący pytania na śniadanie w szpitalu. Podłączony do kroplówki wyznał prawdę na temat swojego stanu. Pomysłu kupna bądź adopcji psa warto przemyśleć pod wieloma względami. To ogromna odpowiedzialność, która może trwać nawet kilkanaście lat. W związku z tym nie można takiej decyzji podejmować pochopnie.
Jeżeli popełnimy błąd, możemy wyrządzić ogromną krzywdę psu, który jest czującą emocje istotą i może doznać krzywd psychicznych. Zresztą oczy tego psa mówią wszystko. Na szczęście trafił już w dobre ręce, a adopcja stała się dla niego początkiem nowego życia. Jednak wiele psów nadal czeka na ten dzień. Facebook Hik Plains Humane Society. Najlepsze newsy dnia. Źródło. Kochamy zwierzaki. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.